Gratuluję zwycięstwa oficjalnie trenerowi gospodarzy. No cóż, no bardzo, bardzo trudno mi cokolwiek powiedzieć teraz po tym przegranym meczu, bo uważam, że na pewno ten mecz był wyrównany, nie byliśmy zespołem słabszym w tym spotkaniu. Mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy. Było też i sporo nerwowości w niektórych fragmentach, ale no generalnie uważam, że nie zasłużyliśmy na porażkę. No kolejny raz taka niefrasobliwość w defensywie kosztuje nas stratę punktów, kosztuje nas no w tym układzie remis, bo była ta sytuacja remisowa. Bardzo mi przykro z tego powodu, dlatego że no po prostu my tego zwycięstwa bardzo potrzebujemy, a ono nam z trudem przychodzi. Mam nadzieję, że to jak najszybciej poprawimy. Jesteśmy winni to naszym kibicom, których dzisiaj naprawdę sporo przyjechało do Warszawy. Bardzo było przykro stanąć przed nimi i przykro było no, posłuchać tych kilku takich również cierpkich słów. Natomiast mam nadzieję, że nawet ta krótka rozmowa z kibicami, ona wpłynie na moich piłkarzy mobilizująco, bo jak to sobie w szatni przed chwilą powiedzieliśmy, to nie jest tak, że się nic nie stało. My po prostu przegraliśmy kolejne spotkanie i będziemy musieli naprawdę bardzo dużo sił, energii i umiejętności włożyć w to, żeby kolejne spotkanie wygrać, żeby tym kibicom dać radość. Dziękuję bardzo. Trzeba powiedzieć, że spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie. Ja jeżdżę troszeczkę, obserwuję mecze, podglądam przeciwników i trzeba przyznać, że drużyna Bełchatowa zagrała tutaj bardzo dobre spotkanie. Mecz, można powiedzieć, że był wyrównany i jedna i druga drużyna miała swoje sytuacje, których nie wykorzystała. Troszeczkę szkoda, że to spotkanie tak się dla nas ułożyło niefortunnie, bo straciliśmy bramkę po rzucie karnym. Wszyscy widzieli, jak było. Ja sobie obiecałem, że nie będę komentował poczynań na boisku sędziego, ale tak jak każdy widział, każdy może sobie to ocenić. Z drugiej strony mieliśmy karnego na 2-1, nie został podyktowany, a trzeba pogratulować zawodnikom, że włożyli w ten mecz bardzo dużo zaangażowania i wysiłku, pomimo to, że przegrywaliśmy, zdołaliśmy się podnieść, dosyć szybko strzeliśmy bramkę wyrównującą i wiedzieliśmy, że jeżeli ten mecz będzie się tak układał, to ze swoich sytuacji jakąś bramkę strzelimy. Także gratulacje dla zawodników, potrzebne nam były te 3 punkty. Sierpień można powiedzieć, że no, po naszej myśli może nie do końca, bo liczyliśmy na 3 punkty więcej, ale trzeba się cieszyć, 6 meczów, 8 punktów, środek tabeli, także myślę, że ten wrzesień będzie o wiele, wiele lepszy. Więcej emocji dzisiaj dostarczyło Ci to, że trener Ojrzyński zasiadł na trybunach, czy jednak niefrasobliwość arbitra, który jednak gwizdał bardzo słabo przeciwko Wam? Czy nie wiedziałem, że trener Ojrzyński jest na trybunach. No, arbiter chciał być głównym aktorem tego widowiska. Także stał się nim, tak? Także nie będę się wypowiadał na ten temat. Zostawiam to ocenie obserwatora, ludzi, którzy wystawiają noty sędziom. Mam pytanie do trenera GKS Bełchatów. Jak pan ocenia postawę debiutanta Niedzielskiego, który no, kilka miesięcy został zakontraktowany i był to jego pierwszy mecz, zdaje się, w drużynie. A także jak pan ze swojej perspektywy ocenia tę straconą bramkę, bo tam było bardzo dużo chaosu i chyba też błąd bramkarza. I pytanie do trenera Głaszewskiego, czemu zdecydował się pan na wprowadzenie pierwszy raz w tym sezonie w pierwszym składzie Aleksandra Tomaszewskiego, czy to był ten temat? Ja mam odpowiedzieć pierwszy, tak. A więc jeżeli chodzi o Dawida Dzięgielewskiego, no to no zaliczył pierwszy występ w naszym zespole. Ja nie chcę nikogo pozytywnie po przegranym meczu oceniać. To po prostu jest tak, że jeżeli by wyszedł zespół, by wygrał, on by zagrał dobre zawody, to z tej perspektywy można by to oceniać.
w taki pozytywny sposób, natomiast teraz zagrał tak, jak zagrał zespół, czyli przegraliśmy spotkanie i na tym, myślę, to może zakończyć. Natomiast jeżeli chodzi o, jak ja widziałem sytuację przy bramce, z mojej perspektywy nie było tam nic widać tak naprawdę, bo byłem oddalony chyba 70 metrów od tej sytuacji, prawda, bo to jest taka duża odległość. No wiem, że był rykoszet na pewno od mojego obrońcy i piłka się prześlizgnęła pod ręką bramkarza. Tak usłyszałem w szatni. Proszę. Jeżeli chodzi o Olka, no to jak wcześniej wspominałem, dany tydzień był bardzo trudny, bo były mecze co 3 dni. Musieliśmy troszeczkę wprowadzić świeżej krwi. Olek bardzo dobrze wyglądał na treningach. W poprzedzającym tygodniu tą jednostkę trzech meczów. Także jestem zadowolony z jego postawy. Wykonał swoje zadanie. Dobrze się wprowadził. Chcieliśmy troszeczkę więcej kreatywności na tej dziesiątce i momentami Olek ją dawał. Także trzeba powiedzieć, że zaliczył to spotkanie na plus i tak jak wcześniej powiedziałem, spełnił sobie swoje zadanie. Tak. Igor, czy możemy się w przyszłym spotkaniu spodziewać Fabiana Paweli w pierwszym składzie, ponieważ do dzisiaj dał bardzo dobrą zmianę, zdecydowanie bardziej widoczny od Krystiana Pieczary, miał dwie idealne sytuacje wręcz. No i tak naprawdę było widać więcej jakby pomysłu na grę ze strony, więcej sytuacji. Czy on już jest w tej formie, że może się w pierwszym składzie i dograć go do końca? Czyli no zobaczymy jak będą poszczególni zawodnicy wyglądali w tym tygodniu, jaką formę będą prezentowali. Wiadomo, że i Krystian i Fabian są innego typu napastnikami. Krystian woli piłkę na wolne pole, Fabian bardziej taką na siebie, prawda, żeby wziąć tą grę na siebie. Bardzo dobrą zmianę dał Fabian, mógł strzelić nawet dwie bramki, zabrakło mu troszeczkę szczęścia, bo znalazł się w tych sytuacjach. Ta rywalizacja jest duża, prawda, także dobrze mieć dwóch pełnowartościowych zawodników na tej pozycji, ale tak jak powiedziałem, dany tydzień zadecyduje, który będzie w wyższej formie, każdy z nich dostaje szansę, ma możliwości na to, żeby się wykazać. Dobre wejście Fabiana, także jestem zadowolony z niej. Jeszcze Igor, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Reprezentujący się w Poznaniu Michał Święcinka dzisiaj w ogóle nie wyszedł na boisko. Dlaczego? I drugie pytanie, już takie na rozładowanie emocji, to dostarcza ci tak rewelacyjnych krawatów, bo no, kibice pytają, są zadowoleni z nowego antrenażu. Znaczy, Cimek nie wyszedł dzisiaj w podstawowym składzie nie z tego względu, że zagrał słaby mecz w Poznaniu. Grał na innej pozycji, grał na prawej obronie. Akurat tutaj ustawienie pod i taktyka pod Bełchatów zadecydowała o tym, że no, musiał usiąść na ławce i zabrakło go w podstawowym składzie. I też później z przebiegu gry nie można było go wprowadzić, musiałem inne zmiany porobić, musiałem bardziej zmiany ofensywne porobić. Piotrek Kosiorowski bardzo dobrze sobie radził, dograł mecz do końca, nie opadł sił, także no, trudno było w którymś momencie wprowadzić go na boisko, także poczeka. Dobrze, że mamy takich zawodników, którzy dają jakość, dobrze, że kibice są z nich zadowoleni. Zobaczymy w następnym spotkaniu. Jeżeli chodzi o krawat, no to dzięki Radkowi, zbliżony do barw Polonii, także dziękuję mu za to, jest ok. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.